dzisiejszym programie: spotkanie zwierzchnika Sił Zbrojnych, prezesa Rady Ministrów oraz ministra obrony narodowej z najważniejszymi dowódcami armii. W środę odbyła się doroczna odprawa kadry kierowniczej resortu obrony. Ci młodzi ludzie z dumą noszą mundur, a ich czas wolny wypełnia musztra i ćwiczenia w terenie. Zapraszamy na spotkanie z członkami Związku Strzeleckiego Strzelec. Nowe moździerze samobieżne RAK przechodzą testy na poligonie w Toruniu. Zobaczymy, jak wyglądają te potężne maszyny, które mają rozpocząć służbę w naszej artylerii. W sali konferencyjnej Stadionu Narodowego, w miejscu, gdzie w przyszłym roku ma się odbyć szczyt NATO, prezydent, prezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej oraz najważniejsi dowódcy wojskowi spotkali się na corocznej odprawie kadry kierowniczej resortu obrony narodowej. Miniony rok, ze względu na trwający konflikt rosyjsko-ukraiński, przyniósł głębokie, negatywne zmiany w środowisku bezpieczeństwa naszego regionu i naszego kraju. To trzeba powiedzieć wprost, jednoznacznie, rozpoczynając dyskusję o tym, co zostało zrobione w minionym roku i o tym, co zostało do zrobienia. Tym bardziej jest to ważne, że te zmiany w środowisku bezpieczeństwa, w moim przekonaniu, jak mówiłem o tym także na szczycie w Newport, są stałe albo przynajmniej długotrwałe. To nie jest krótkotrwała negatywna zmiana. Naszą odpowiedzią jest polityczne wsparcie udzielone Ukrainie w jej wysiłku na rzecz utrzymania suwerenności i integralności terytorialnej. Naszą odpowiedzią na zaistniałą sytuację jest działanie na rzecz wzmocnienia flanki wschodniej Sojuszu Północnoatlantyckiego i wzmocnienie solidarności Sojuszu jako całości. Jest odpowiedzią również przyspieszenie procesu wzmacniania własnej, narodowej odporności obronnej. Mamy świadomość, w jak bardzo kluczowym momencie historii się znajdujemy. To wojna w sąsiednim kraju. Wielkie wyzwanie dla Polski i NATO, które podejmujemy wspólnie z sojusznikami w pracowitej drodze między szczytem NATO w Newport a szczytem w Warszawie. To realizacja planu modernizacji rozwijającego i budującego zdolności obronne Polski. To także intensywne szkolenie wojska. O tym będziemy mówić podczas dzisiejszej odprawy. Po posiedzeniu, które odbyło się za zamkniętymi drzwiami, dowódcom najlepszych jednostek wręczono akty nadania oraz tytuły honorowe przodującego oddziału Wojska Polskiego i przodującej instytucji wojskowej. Za dokonanie czynu bojowego połączonego z ofiarnością i odwagą żołnierzy tytułem honorowym przodujący oddział Wojska Polskiego. Polski kontyngent wojskowy w Islamskiej Republice Afganistanu, 14 zmiana. Polski kontyngent wojskowy w Islamskiej Republice Afganistanu, 15 zmiana. To wyróżnienie jest dla oddziału, czyli tak naprawdę dla całej 14 zmiany. Myślę, że też i oceną tej zmiany były słowa generała Tausenta, dowódcy arsjistu, który dziękując Polakom po wyjściu, jak wyszliśmy z prowincji Gazni, powiedział krótkie, znamienite słowa, że wiele państw składa się na misję ISAF, ale tylko niewiele może poszczycić się takim dorobkiem i takimi osiągnięciami, jakie zostawiają po sobie Polacy wychodząc z Gazni. Głównym zadaniem 15 zmiany było zakończenie naszego pobytu w Afganistanie. To było przygotowanie, spakowanie oraz wysłanie tego sprzętu do Polski, czyli zadanie stricte logistyczne. Przy czym w związku z tym, że nie byliśmy w strefie dość pokojowo nastawionej do nas, w międzyczasie mieliśmy zadanie, żeby pluton piechoty zmotoryzowanej wydzielić do tego, żeby był i działał w siłach szybkiego reagowania. I to było nasze kolejne zadanie. Trzecim bardzo ważnym zadaniem było przygotowanie do misji Resolute Support, nowej misji, która tak naprawdę tworzyła się w czasie 15 zmiany ISAF. Tytułem honorowym przodujący oddział Wojska Polskiego. 7 Batalion Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, 11 Batalion Remontowy w Żaganiu, Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego w Warszawie. Ubiegły rok to szereg szkoleń poligonowych zarówno na Ośrodku Szkolenia Poligonowego Nowa Dęba, jak również na Ośrodku Szkolenia Poligonowego Drawsko-Pomorskie, podczas których batalion ćwiczył wspólnie z żołnierzami Sił Kanady, gdzie dał dowód dobrego przygotowania do realizacji zadań sojuszniczych.
na tak wysokie wyróżnienie żołnierze batalionu reprezentacyjnego Wojska Polskiego przede wszystkim zasłużyli sobie swoją pracą. Ponad 1900 uroczystości zabezpieczonych w ciągu 2014 roku mówi swoje. Średnio biorąc, 84 żołnierzy przez 365 dni codziennie pracowało, aby zabezpieczyć to zadanie. Oprócz tego mamy również inne zadania, nie tylko reprezentacyjne, ale również szkolenie ogólnowojskowe, za które w tym roku osiągnęliśmy wysokie wyniki. Zacznijmy od początku. Będziemy się uczyć na podstawie prób i błędów. Oddział w prawo! Zwrot! Oddział, za mną, marsz! Tysiące młodych ludzi decyduje się na tę niezwykłą przygodę. Poddają się dyscyplinie, ćwiczą musztrę, działania bojowe i pomocowe. Związek Strzelecki Strzelec łączy młodzież, której bliskie są słowa ojczyzna, patriotyzm i odpowiedzialność. Stawiamy na to, żeby wykształcić nowy model patrioty, tego, który nie tylko będzie kochał ojczyznę wtedy, kiedy ona jest zagrożona, bo wtedy się najłatwiej mobilizujemy, ale przede wszystkim, żeby to był człowiek, który jeżeli już zaczyna nosić mundur w klasie mundurowej, wie do czego służy i jeżeli ma tą flagę na ramieniu, będzie wiedział w jaki sposób się z nią obnosić i będzie to manifestował. Ci, co mają wyczyszczone, mogą wchodzić do środka. Czy okej? Tak, możesz iść. Możesz iść. Poptawię jeszcze trochę. Obóz dyscyplinarny jest raz w roku, tylko i wyłącznie. Do tego dochodzi obowiązkowy obóz kondycyjny na przełomie września i tak naprawdę października, a w międzyczasie dochodzą dodatkowe szkolenia. Kolega się położy. Ma czynności życiowe zachowane, czekamy za przybyciem pogotowia. Wykonujemy pozycję boczną bezpieczną. Jeszcze raz? Jeszcze raz. Tak, dłoń tutaj, ale dłoń, trzymasz ją cały czas tutaj, tak? I tylko naciskasz na dźwignię. O, zobacz, widzisz? Do tyłu udrożniony został kanał. I sprawdzam tył. Sprawdzam oddech. Sprawdź oddech. Nie oddycha. Nie oddycha? No to z powrotem trzeba go położyć i wykonać RKO. W moim przypadku przyjście właśnie do Związku Strzeleckiego Strzelec było okazją do sprawdzenia swoich dotychczasowych umiejętności, ale również świetną okazją do poprawienia zarówno swojej sprawności fizycznej, którą wiążą się zajęcia, jak również wiedzy na temat takich organizacji. Co robi strzelec? Na komendę spocznij. Runa kryje, łączy, odstępuje, poprawia mundur i oporządzenie. Znowu dzielicie się na dwa głosy. Jeszcze raz. Co robi strzelec na komendę spocznij? Runa kryje, łączy, odstępuje, poprawia mundur i oporządzenie. Może być. Dużo osób w Strzelcu chciałoby dołączyć do wojska. I myślę, że to jest główny motyw dołączenia do Strzelca. Ale jest też aspekt zabawy. W tył, rozejdź się. Związek Strzelecki Strzelec jest zdecydowanie dla osób, które nie boją się zmęczyć i sprawia im to satysfakcję. Oddział czwarty, baczność! Dwa kroki na wprost, bacz! Raz, dwa, trzy! Raz, dwa, trzy. 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 Cztery. No nie wszędzie wiedzie pojazd, w lesie łatwiej się poruszać konno przede wszystkim. I wiadomo, maszyna może zawieść,
pojazd może wysiąść, no koń raczej nie wysiądzie. A przede wszystkim w nocy koń poprowadzi bez problemu. Udało nam się zorganizować oddział, zdobyć umundurowanie, zdobyć regulaminy przedwojenne, na których strzelcy odbywają szkolenie. Oprócz szkolenia bierzemy udział w różnych pokazach, w inscenizacjach historycznych, w marszach, w świętach oczywiście państwowych, kawaleryjskich. Także spektrum naszej działalności jest bardzo duże. W związkach strzeleckich, w organizacjach proobronnych, uczniów także w szkołach mundurowych i w klasach mundurowych jest ponad 45 tysięcy. To duża liczba młodych ludzi, którzy występując w mundurach w każdym tygodniu podczas szkoleń, podczas zbiórek, podczas uroczystości patriotycznych potwierdzają swoje zaangażowanie obronne, potwierdzają swoją chęć bycia gotowym do wsparcia państwa w chwili zagrożenia, ale potwierdzają także wiele ważnych kwestii wychowawczych. Na swoje miejsca! Stój! Na prawo! Chodź! Czołem żołnierze i strzelcy! Czołem, panie pułkowniku! We Lwowie i w Krakowie praktycznie jednocześnie w 1910 roku. Ta tradycja przechowała się do dnia dzisiejszego, ponieważ u nas jakoś jest ona ciągle żywa. Służył będę najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. Służył będę najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. Do ostatniego tchu. Do ostatniego tchu. Oni przychodzą i wiedzą, czego chcą. Oni chcą swoją postawą pokazywać na co dzień patriotyzm, który niekiedy jest niewidoczny. Fakt związania ogniem terrorystów. Ministerstwo Obrony Narodowej współpracuje od dawna ze wszystkimi organizacjami proobronnymi. Staramy się wspierać je jak możemy i kiedy widzimy taką aktywność, takie zaangażowanie jak tutaj, kiedy każdy wolny chwilę, każdy wolny dzień ci młodzi ludzie spędzają na ćwiczeniach, starają się podnieść własną sprawność, to budzi podziw i zachwyt. Dwa prototypy moździerzy, jeden na podwoziu kołowym, drugi gąsienicowym, mają trafić do armii. Nim jednak zasilą polską artylerię, muszą przejść szczegółowe testy. Na poligonie w Toruniu specjaliści prowadzą badania wytrzymałościowe konstrukcji oraz systemu kierowania ogniem moździerzy samobieżnych RAK. Ognia. Samobieżny 120 mm moździerz RAK od początku do końca opracowano w Polsce. Zaletą przede wszystkim jest jego skuteczność. Począwszy od zajęcia stanowiska ogniowego, wypracowania danych do wykonania zadania ogniowego, wykonania samego strzelania i zjechanie ze stanowiska ogniowego, po prostu w ukrycie lub zajęcie rubieży wyjściowej. Różni się od swojego poprzednika, holowanego moździerza 120 mm, no tym, że ma trakcję samobieżną oraz dla balistyków głównie tym, że ma dłuższą lufę, przez co nadaje wyższe prędkości początkowe, przez co w konsekwencji zwiększamy zasięg moździerza. Ma zasięg około 7,5 km. Do niego przewidywane są inne rodzaje amunicji, które będą
miały zasięg powyżej 10 km. Może strzelać w zakresie kątów od minus 3 do plus 80. Dotychczas wszystkie moździerze holowane strzelały tylko powyżej 45 stopni. Łącznościowiec, gąsienica, podać obserwację do celi 265, do celu 165 i do celu 140. Gąsienica, podać obserwację do celu 265, 160. Dodatkową zaletą moździerza samobieżnego RAK jest możliwość wykonania nowoczesnego ostrzału celu polegającego na jednoczesnym uderzeniu pocisków wystrzelonych na różnych kątach podniesienia, na różnych ładunkach, a pociski uderzają w to samo miejsce. Po angielsku to strzelanie nazywa się multi-round simultaneous impact. Uwaga! Huta Stalowa Wola przygotowała dwie wersje podwoziowe samobieżnego moździerza 120 mm RAK. Jedna jest na podwoziu kołowym, druga jest na podwoziu gąsienicowym. Merytorycznie, w sensie użycia artyleryjskiego, wersje nie różnią się między sobą. Moździerz posiada dwa magazyny na amunicję. Magazyn statyczny, który może pomieścić 26 pocisków. W górnej części jest automatyczny magazyn, który może pomieścić 20 pocisków. Przy czym w tym górnym magazynie można podać znaki wagowe amunicji, rodzaje ładunków i komputer balistyczny tak dobierze z odpowiednich gniazd pociski, żeby załadować do lufy te właściwe. Gotów? Uwaga! Jednym z punktów dzisiejszych badań kwalifikacyjnych jest określenie skupienia na minimalnej odległości strzelania. Odnajdujemy każdy jeden lej i każdorazowo mierzymy współrzędne GPS-em miejsca właśnie uderzenia pocisku. Pocisk moździerzowy do moździerza kalibru 120 mm holowanego składa się z zapalnika uderzeniowego, korpusu, brzechwy wraz z skrzydełkami. Ta amunicja została zmodernizowana na potrzeby moździerza samobieżnego RAK i dokonano niewielkiej przeróbki, dokładając mini łuskę do tego pocisku. W tym miejscu działa iglica moździerza. Ona uaktywnia ładunek zasadniczy, który jest tutaj widoczny na czerwono. Przez te otworki wydostaje się ogień z ładunku zasadniczego i zapala ładunki dodatkowe. W konsekwencji otrzymujemy pożądaną prędkość wylotową. Ten pocisk ma ładunek zasadniczy i możliwość kombinacji od 1 do 6 ładunków dodatkowych. Zasięg do 7 km na ładunku maksymalnym. Jak widzimy, rozrzut pocisków jest naszym zdaniem bardzo dobry. Mieszczący się w prostokącie 7 na 20. System kierowania ogniem moździerza samobieżnego RAK wyposażony jest w najnowocześniejsze komputery, radiostacje, system nawigacji oraz celownik elektroniczny do strzelania ogniem na wprost. Ten celownik posiada również dalmierz laserowy, który jest kolejnym krokiem milowym w lepszym, precyzyjniejszym określaniu nastaw do strzelania. Elementy zastosowane w systemie teleinformatycznym samobieżnego moździerza RAK czynią go hitem światowych rozwiązań w dziedzinie artylerii samobieżnej. Musimy być dumni, że w końcu nie musimy zakupować sprzętu za granicą, że nasze zakłady produkcyjne potrafią wyprodukować naprawdę dobrej klasy sprzęt. To jest pełen optymizmu jestem do dalszych prac rozwojowych i dalszej produkcji sprzętu dla naszej armii.